W naszym województwie średni wiek pielęgniarki to 52 lata. To jest sprawa zatrważająca. Mówiły też te panie, że różne firmy, które wysyłają pielęgniarki na zachód, w tej chwili są tak mocno działają wśród młodych pielęgniarek, że te, jak widzą pensję, którą u nas może pielęgniarka zarobić i warunki, w jakich pracuje, tak? Czyli że jest ich po prostu mało, że one pracują właściwie nie na jednym, tylko na 2-3 etaty, bo mają więcej chorych pod opieką, to one po prostu z zamkniętymi oczami, jeżeli one są jeszcze młode, nawet mają dzieci w wieku szkolnym, to nie zastanawiają się, podpisują kontrakty, wyjeżdżają z Polski. No cóż, no rzeczywiście jesteśmy w stanie, nasza służba zdrowia jest w stanie krytycznym tak naprawdę, zwłaszcza nie dba się w Polsce w ogóle o średni personel. To nawet nie chodzi też tylko o pielęgniarki, ale też i o laborantów, o ratowników medycznych. Oni naprawdę pracują za bardzo małe pieniądze w ciężkich warunkach. Trzeba to zmienić. To się bardzo pogorszyło w momencie, kiedy zlikwidowano szkoły pielęgniarskie. Te technika pielęgniarska. Nie przez pana takiego pewnego momentu, bo ja pamiętam 10-15 lat temu, kiedy te szkoły zaczynały wygasać, był nadmiar tych pielęgniarek. Osoby się kształciły, duże bezrobocie wtedy też było, prawda? Natomiast w tej chwili to już jest niedobór, można by powiedzieć, a może w pewnym momencie stanie się to sytuacją w pewnym sensie krytyczną, bo teraz pielęgniarka musi, no, w myśl przepisów ogólnoeuropejskich, nie jest to już osoba, która kończy liceum i może się ewentualnie przystosować do jakichś tam niższych stanowisk, natomiast musi mieć dosyć długi cykl szkoleniowy skończony. Ponieważ musi skończyć tak naprawdę mieć licencję, czyli tak jakby no studia skończone. Oczywiście co najmniej. Mówię o specjalizacjach. Tak, co najmniej licencjat musi mieć skończony. Potem jeszcze mnóstwo specjalizacji w zależności od wydziału, od oddziału, na którym będzie pracowała, na którym chce pracować. Więc są to bardzo trudne studia, bardzo długie kształcenie i tak naprawdę bardzo niewdzięczne w sensie finansowym. No bo jednak mimo wszystko no one pracują w dzień, w nocy, na zmiany, w bardzo ciężkich warunkach. Trzeba pomyśleć o tym, że powinny być docenione, a nie są. Dlatego też my mocno się zaangażowaliśmy w współpracę właśnie z pielęgniarkami i na pewno są u nas specjaliści, którzy się zajmują programem zdrowotnym, przepraszam, i właśnie oni będą je wspierać i będziemy pracować na rzecz pielęgniarek, żeby im było lepiej, żeby nam było lepiej, bo jeżeli będzie ich mało, to każdy z nas, jak trafi do oddziału szpitalny, to może mieć naprawdę problem. Pielęgniarki podnoszą nie tylko kwestie finansowe, ale bardzo często też warunki pracy. Że jest ich za mało, że jedna pielęgniarka czy dwie na przykład na duży oddział, czasami też nawet nie tylko ilościowo, ale objętościowo dosyć szeroki. No i właśnie ten wskaźnik, o którym pani też tutaj podejmowała, ilość pielęgniarek na daną populację chorych czy tam ewentualnie leczących się osób. Jest ona bardzo niska. Jest bardzo niska. Wczoraj widziałam w telewizji, przy okazji tego protestu pielęgniarek, w którejś z telewizji powiedziano, że w Szwajcarii jest 16 na 1000, 1000 mieszkańców, 16, a u nas zdaje się 4. No to no, sytuacja jest tragiczna. Jak można wykonywać w ten sposób dobrze pracę? No, chorych raczej nie jest też mniej. Chorych nie jest mniej. Chorych jest coraz więcej, zwłaszcza że się starzejemy się, a starsze osoby potrzebują szczególnej opieki. Właściwie czasami trzeba być na okrągło z nimi. Jest bardzo mało geriatrów, mało oddziałów geriatrycznych i to jest bardzo widoczne, a tam pielęgniarki są najbardziej potrzebne. Też się to wiąże ze szkolnictwem i właśnie państwo podnoszą tą kwestię postawić na dokształcanie, na wzmocnienie tego zawodu, jeżeli chodzi o samą naukę, stworzenie warunków przede wszystkim do nauki, ale też pensje, płace.
warunki do nauki. No i tutaj... Ja może też powiem, że w Grudziądzu było w ostatnim czasie. No właśnie, chcę powiedzieć, że jak ja kończyłam pierwsze liceum ogólnokształcące w Grudziądzu, to naprzeciwko tego mojego liceum było technikum pielęgniarskie, czyli liceum się to nazywało wtedy pielęgniarskie. Czyli dziewczyny, nawet był internat pamiętam, gdzieś obok. Czyli tam ja jakby na co dzień byłam z tymi pielęgniarkami naprzeciwko, znałyśmy się. W tej chwili w Toruniu, w Grudziądzu, wszędzie w Polsce polikwidowano technika, czy te średnie szkoły pielęgniarskie. Trzeba mieć ten licencjat. Nie wiem po co, może trzeba było zostawić to? Dlaczego to zlikwidowano? Tutaj właśnie w Grudziądzu, w tym miejscu, gdzie było liceum pielęgniarskie, była też, no, UMK miało swoje wydziały i pamiętam. Udało się we współpracy. I pamiętam, że miało się otworzyć właśnie ten wydział pielęgniarski, gdzie tutaj dziewczyny z Grudziądza i z okolic mogły kształcić się w zawodzie pielęgniarskim, uzyskać stopień licencjata. No niestety się nie udało, przykro. Wydaje mi się, że zabrakło wyobraźni trochę, zabrakło inicjatywy ze strony miasta, promocji tychże kierunków, które UMK tutaj oferowało, stworzenia tym młodym ludziom jakiejś perspektywy, jakiegoś światełka w tunelu, którym tutaj niestety jest to szkolnictwo zawodowe. Szkoda.